Cześć. Witam was serdecznie. Właśnie był u mnie kurier i zostawił mi Xiaomi Mi 9T. Bo tak się przypadkowo złożyło, że to właśnie dziś w poniedziałek 8 lipca polski oddział Xiaomi ogłosił, że Mi 9T, znany wcześniej jako Redmi K20, będzie dostępny w naszym pięknym kraju. I nie mogę sobie odmówić przyjemności rozpakowania tego telefonu i obejrzenia go razem z Wami. Zapraszam zatem na krótkie, premierowe, bo w końcu jest to krajowa premiera, spotkanie z Xiaomi Mi 9T. Co znajdziemy w zestawie z telefonem? Oczywiście telefon, wiadomo. Przypadła mi wersja o nazwie Glacier Blue. Piękny, gradientowy odcień niebieskiego. Pod telefonem, pod przekładeczką mamy przewód USB-C i 18 watowy zasilacz. A koperta, którą widzieliście na początku odpakowywania, zawiera igłę do otwierania gniazda na karty, pokrowiec z czarnego matowego tworzywa osłaniający plecy telefonu, no i makulaturkę. Link do szczegółowej specyfikacji Xiaomi Mi 9T znajdziecie w opisie tego filmu. Ale najważniejsze rzeczy szybciutko może przytoczę. Mi 9T ma amoledowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD i przekodnej 639 cala z w komponowanym czytnikiem linii papilarnej. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 730, w przypadku tego testowego egzemplarza wspierany przez 6 GB pamięci operacyjnej i pamięć wewnętrzną 64 GB, natomiast ten telefon można jeszcze spotkać z pamięcią wewnętrzną 128 GB. Zasilanie zapewni akumulator o pojemności 4000 mAh, jak już słyszeliście z szybkim ładowaniem 18 W. Przedni aparat fotograficzny ukryto w wysięgniku wysuwającym się z górnej ścianki obudowy, Aparat ma 20 megapikseli i przysłonę 2,2. Natomiast tylny aparat, jak widzimy, tworzą trzy matryce. 48, 13 i 8 megapikseli. Te dodatkowe aparaty to aparat z teleobiektywem i aparat z obiektywem szerokokątnym obejmującym 124,8 stopnia. Przysłony. 2,4 w obu pomocniczych aparatach, natomiast w głównym aparacie, który stanowi matryca Sony IMX582 mamy przysłonę 1,75. Mi 9T ma naturalnie Bluetooth 5.0, ma dwuzakresowe Wi-Fi, USB-C, mini jacka i układ dźwiękowy y, klasy Hi-Fi. No, i bardzo dobra informacja: w smartfonie nie zabrakło tym razem NFC. Jest jeszcze układ rozpoznawania twarzy, a wszystko to jest podane w bardzo efektownej formie z ciekawym wzorem na tylnej ściance. To wygląda, jakby się rozpływały te linie, te kolory. No, ciekawy, niecodzienny efekt, i na pewno coś, co wyróżnia ten telefon na tle konkurentów. Jeszcze szybki rzut oka, co gdzie jest. Przyciski klasycznie i wygodnie umieszczono na prawym boku. Włącznik jest jeszcze dodatkowo zaakcentowany na czerwono. Na lewym boku nie ma kompletnie niczego tylko pasek antenowy i nic poza tym. Natomiast na górze znajdziemy wysuwany aparat fotograficzny, jak już wiemy. A nie opodalniego mikrofon i mini-jack. No, tego mini-jacka na górze nie wszyscy polubią, ale ja akurat osobiście nie mam niczego przeciwko temu. Z kolei na dole mamy pojedynczy głośnik, kolejny mikrofon, USB-C, no i szufladkę kart. Szufladka jest, jak widzimy, wykonana z tworzywa i mieści dwie karty. Niestety, Mieści dwie karty nanoSIM, a pamięci w tym telefonie nie da się rozbudować za pomocą karty microSD. Tak, na pierwszy rzut oka ciężko mieć jakiekolwiek zastrzeżenia co do jakości wykonania, montażu i tak dalej, ale telefon ujawnił już w tych pierwszych minutach pewną nieznośną cechę. Bardzo szybko i bardzo łatwo się brudzi. Bardzo ochoczo zbiera ślady palców zarówno z tyłu jak i na froncie. No i następna rzecz jest taka, że... Oprawka aparatu fotograficznego wystaje, i kiedy telefon położymy na płasko, będzie się kołysał. No i widzicie, jak łatwo go ubrudzić. A czyszczenie, no, jest dość łatwe, niemniej trzeba będzie to robić dosyć często. Chyba zabrakło tutaj jakiejś powłoki oleofobowej. I ślady zostają dosłownie momentalnie, tak jak widzicie. To jeszcze może szybki rzut oka na to, co znajdziemy w oprogramowaniu na starcie. Jak widzimy, jest pakiet aplikacji Google i są też aplikacje od Xiaomi. Proste. Podstawowe rzeczy, nagrywanie ekranu, dyktafon jest, radio FM jest, skanery wizytówek czy kodów QR, jest też aplikacja do współdzielenia plików z innymi urządzeniami, no i oczywiście to co powinno być kontakty, kalkulator, zegar i tak dalej. Jeszcze jest jednak kilka nadprogramowych dodatków, chociażby przeglądarka Opera, no i mamy preinstalowanego Facebooka, AliExpress czy Amazona można się tego na szczęście pozbyć. Zatem jeżeli chodzi o aplikacje nadprogramowe, to jest całkiem nieźle, nie ma ewidentnych śmieci, a jeżeli czegoś nie potrzebujemy, możemy się tego od ręki pozbyć. Mamy tutaj Androida 9 z nakładką MIUI 10. Ci, którzy znają tą nakładkę, no to poczynają się tu jak w domu, ale dla tych, którzy jeszcze nie mieli z nią do czynienia, to taki szybki, krótki przegląd. Jeżeli chodzi o układ, o działanie, to w zasadzie nie odbiega od tego, co znamy z innych płaskich konfiguracji nakładek androidowych. Tutaj domyślnie mamy układ płaski, ale możemy oczywiście przejść na zasobnikowy. Możemy sobie przejść również na gesty, usuwając przyciski systemowe z dołu ekranu i posługując się gestami. Ociągnięć palca. Mamy tutaj też coś takiego, co nazywa się drugą przestrzenią, czyli przestrzeń taką wydzieloną na powiedzmy nasze, nazwijmy to tajne rzeczy, albo ewentualnie na rzeczy stricte służbowe, po to, żeby nam się to nie mieszało, nie myliło. Możemy oczywiście sobie klonować wybrane aplikacje, chociażby komunikatory. No i mamy jeszcze tutaj dodatkowo pływający przycisk, który też już użytkownicy się o znają, a ci, którzy nie znają, no to. Wygląda to tak, po prostu dubluje niektóre funkcje przycisków systemowych, daje kilka dodatkowych rzeczy, kilka szybkich skrótów, możemy sobie to umieścić, gdzie chcemy. No i jest też, jak widzimy, dioda powiadomień, jest equalizer z predefiniowanymi ustawieniami dźwięku, ale też z możliwością zrobienia sobie własnej korekcji dźwięku. Jest tryb jednoręczny. No, i jeżeli chodzi o ustawienia wyświetlacza, to jeszcze dodam, że mamy naturalnie tryb ochrony wzroku i możemy go sobie ustawić tak jak chcemy, by działał zgodnie z naszymi wytycznymi określonych porach. No i jest też naturalnie ciemny tryb interfejsu. Rzućmy jeszcze okiem na największy bajer tego smartfonu, czyli na wysuwany aparat fotograficzny. Bardzo fajnie, bardzo estetycznie to zrobiono. Możemy sobie tutaj zrobić różne efekty dźwięków. Całość jest jeszcze do kompletu podświetlana. No to taki bajer, niestety chyba lampy błyskowej to z tego nie będzie, ale przynajmniej fajnie wygląda. No jeżeli chodzi o y, samo działanie mechanizmu, mechanizm działa dosyć szybko i wygląda całkiem solidnie. No i jeżeli obawiacie się y, sprawności działania czytnika linii papilarnych w ekranie, to muszę Wam powiedzieć, że tak na pierwszy rzut oka, Zapowiada się naprawdę przyzwoicie. Nie jest to tak szybki czytnik jak klasyczne, ale na razie mnie jeszcze nie zdążył zilitować. Także chyba będzie całkiem dobrze. I na tym kończymy nasze szybkie premierowe spotkanie z Xiaomi 9T, dosłownie chwilę po otrzymaniu przesyłki z telefonem. Lecę go teraz dla Was testować. Myślę, że recenzja. W ciągu miesiąca powinna się pojawić. No, i przytrzymałem Was do końca z cenami. Są dwie wersje pamięci: 64 albo 128 GB i kosztują 1599 albo 1699 Zł. I do wyboru są trzy kolory. Poza tym niebieskim jest jeszcze na przykład bardzo efektowny czerwony. Polecam. Dziewczynom, myślę, że się szczególnie powinien spodobać. Naprawdę ładne, ale ja coś czuję, że ta recenzja upłynie mi pod znakiem. Czyszczenia smartfonu.